Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj jesteśmy w takim opuszczonym miejscu, jak to zwykle. Będziemy zwiedzać dworek. Dwór taki właściwie. Dwór, który był wykorzystany jako miejsce do mieszkania po prostu. Mieszkało tutaj bardzo dużo osób. Mam nadzieję, że większość się mimo wszystko już wyprowadziła. Więc przejrzymy sobie te wszystkie elementy tutaj. Widzimy mnóstwo rzeczy poniszczonych, czyli jakiś proces dewastacyjny tutaj na pewno był. Ukradzione już rzeczy związane z elektrycznością. Drzwi powyłamywane. Dosyć duże zniszczenie. Ola weszła tutaj, raczej będziemy się trzymać razem, żeby nigdzie tutaj nie zrobić jakiejś głupoty, ponieważ no nie wiemy, czy tutaj są osoby, czy ktoś tutaj nie pomieszkuje przypadkiem. Będziemy oglądać poszczególne pomieszczenia. Okna są pootwierane, dużo rzeczy jest wyrzuconych na podłogę. Myślę, że większość osób stąd wyprowadziła się, ale dodatkowo jeszcze zabrali swoje rzeczy. Porozwalane wszystko, lampa została, jak widzicie. Mamy komplet wypoczynkowy. Takie buty do biegania. Całe to jest tutaj rozwalone. Taki nieprzyjemny zapach się tutaj pojawił. Więc będę musiał ubrać maseczkę mimo wszystko. Słuchajcie, bo nie wygląda to za ciekawie. A chciałbym jednak wam tutaj ponagrywać to wszystko. Tak, myślisz, że maseczka? Ja myślę, że maseczka jak najbardziej byłaby wskazana. Więc ubieram sobie maseczkę. Zobacz, jaka piękna tapeta tutaj jest. No. Piękna tapeta. Tu w ogóle jakieś szykawki są. Pod tapetą były małe. I urodzinowa kartka 50 dni w dniu 50 urodzin Właściwskiego. Pokaż, dobrego. Ja nie będę tego czytała, ale jest pusta. Jest pusta. Czy ktoś chciał wysłać, ale niestety nie udało mu się wysłać. I zobacz, taki wizjer tutaj jest. Stary wizir, ale zobaczcie. Wiesz, takie jeszcze można spotkać. Można jeszcze takie spotkać? Można. Dużo jakichś opakowań po zabawkach, leków. Ale to mieszkanie takie się wydaje pogodne, nie? Tak, mnie też właśnie tak zauważyłem, że tutaj nie mieszkali jacyś źli ludzie po prostu. Lubili takie fiolety, róże, ale jest tak... Jakby na przykład słońce zaświeciło, to powiem ci, że tutaj byłoby ładnie. Nie wygląda to źle. No i tu mamy taki z reklamami, taki kalendarz. Chociaż to nie jest kalendarz, raczej mapa powiatu lublińskiego. Tak to wygląda. I tutaj zegar taki z Kubusiem Puchatkiem, co świadczy o tym, że musiało tutaj mieszkać też dużo dzieci. Albo po prostu dziecko, które miało tu swój dziecięcy świat. Jakieś, tutaj były piecyki, były piece, czy tu była taka mikrokotłownia, można powiedzieć. I mamy pełno smyczy różnych, zapalniczek i takich tam, można powiedzieć, śmieci. I spodnie moro, jakiś ubeksel zostawił. Dobra, przechodzimy do następnego pomieszczenia. Ciekawe, czy poszedł z tego budynku. No tak. I zobaczcie, jaki piękny żyrandol. Powiem wam, że ten żyrandol jest naprawdę bardzo fajny. Mam nadzieję, że go widzicie w dostateczny sposób. Tutaj sobie zasubskrybujcie kanał Kombinat. Przejdźmy sobie dalej, bo musimy spieszyć się o tyle, że tu była łazieneczka jakaś taka malutka. Tych mieszkań jest bardzo dużo. Zobaczcie, tu jeszcze jest cała kabina prysznicowa. Cała kabina prysznicowa i pełno różnych płynów. Ubikacja. No nieźle to wygląda. Fajne drzwi w ogóle. I wychodzimy z tego mieszkania i wchodzimy na klatkę schodową i do następnego mieszkania. Tu kolejne mieszkanie. Dosyć zawalone. Mnóstwo tego tutaj jest.
ale tutaj ten stan jest troszeczkę gorszy. Też widać, że mnóstwo zabawek tutaj jest. Nie będę ich jakoś tam po kolei pokazywał, ale no, mnóstwo tu jest zabawek. Naprawdę. Zabawki, jakaś tablica. Możecie sobie to zobaczyć tak oględnie. Tutaj też jakieś samochodziki, jakieś śmieci. Tam jakieś obuwie Milan model. Czy ktoś takie obuwie miał? Albo chciał mieć, może w ten sposób bardziej. Tu kolejne pomieszczenia. Tutaj raczej kuchnia była. Mamy cały zestaw kuchenny, troszkę rozwalony, jak widzicie. Tam też mnóstwo różnych jakichś elementów starych. No i ta kuchenka, bardzo przyjemna. I tu mamy klawiaturę, taką starą klawiaturę. Zobaczcie, jak to wygląda. I futro, to jest futro takie. Futro, najpewniej to jest futro z norek, albo raczej z norek, raczej futro z norek. I tutaj taki mały, taka ryczka, zobaczcie, jaka świetna ryczka. Taka malutki taki stolik, taki krzesełko właściwie. U nas to się ryczka nazywa. Co tutaj jeszcze? A, to nic. Chciałbym wam po prostu jak najwięcej pokazać z tego miejsca. A tutaj już mocno schody się zawaliły. Ktoś zrzucał po prostu z góry najpewniej tą lodówkę. No i ona złamała te schody. Niestety tak to wygląda. Po prostu dewastacja. No bardzo ciężko. Myślę, że może być to nawet niemożliwe. Ale zobaczymy. Na razie jesteśmy tutaj. Byłem, tak. Można tam wejść śmiało. Zobaczcie. Tutaj ktoś miał taki fajny przedpokój. Można sobie to zobaczyć. I piękną taką firankę razem z zieloną zasłoną. Bardzo ładnie to wygląda. No i tutaj piecyk. Piecyk, co już widać, że każde z tych mieszkań miało osobne ogrzewanie i takie stanowisko do ogrzewania. Stare płyty. Tu mamy RTG dłoni, to jest prawej, po prostu na płycie. RTG dłoni prawej na płycie, tak to wygląda. Czyli jakieś badania diagnostyczne po prostu. Tutaj siedzonko dla dziecka, taka bardzo ładna ława i mamy tutaj kalendarz z roku 2015. Na 12 października się zakończyło, tak to wygląda. Czyli gdzieś w okolicach, prawda, jesieni najpewniej opuszczone to zostało. Co my tutaj jeszcze mamy? Taki kobel skórzany. Tutaj po prostu była kuchnia, taki razem z przedpokojem w ten sposób to było zrobione. Wchodzimy do następnego pomieszczenia. Dużo dzieci tutaj mieszkało, ponieważ mamy tutaj mnóstwo różnych zabawek. Zabawek tu naprawdę jest mnóstwo. Wow, zobaczcie, jakie piękne fotele. Naprawdę piękne fotele. Wow. No coś pięknego. I tutaj jesień w pełni. I tam szklarnie widać na zewnątrz. I tutaj mnóstwo papierosów. Widocznie ktoś tutaj przychodził sobie posiedzieć, coś tam wypić i popalić sobie. Tutaj mamy karty do gry. Takie z piłkarzami chyba. Zobaczcie, no tak, to są takie karty do gry z piłkarzami. Świetna sprawa. No tu są różni królowie strzelców. Rozpoznajecie tych piłkarzy? To są polscy piłkarze, a może nie. To na pewno jest jakiś król strzelców, bo cieszy się po wykonanej bramce. No, bardzo ciekawe to jest, naprawdę. Tutaj jest szkło. Ale pierwszy raz widzę takie coś. Tutaj dama taka. Fajne to jest, naprawdę fajne. No i te fotele. Naprawdę zacne fotele. Przejdziemy sobie do następnego pomieszczenia. Tutaj jakieś takie duszki, można powiedzieć. No, wygląda to naprawdę nieźle. Pewnie coś się malowało tym. No i tutaj taka zabaweczka.
zabaweczka, takie długie coś, to jest, to jest taka pomiarka, słuchajcie, to jest pomiarka dla dzieci, żeby zobaczyć wzrost dziecka, to pewnie gdzieś wisiało w jakimś pokoju u dziecka i można było zobaczyć, ile dziecko urosło, do 1,50 m z tego, co się orientuje, 1,50 m dokładnie. Czyli dla takiego dziecka, które potem już tak naprawdę wyrasta i już nie jest takim dzieckiem. Zobaczcie, jaki ładny żyrandol. Ściemnia się troszeczkę, bo jesteśmy tutaj bardzo późno. Zacznijmy. O! Jakiś plakat. Plakaty tu mamy. Jakiś... Zobaczmy. Tak to wygląda. Harry Potter. I tutaj Hermiona. A z drugiej strony plakat. Kogo my tu mamy? Takiego pana. To jest chyba Szymon. Dobra. I tutaj taka malutka, malutka zabaweczka. Oj, co to jest? I pytanie teraz, czy damy radę wejść na górę? Czy te schody nas wytrzymają? Czy one wytrzymają nas? Czy one wytrzymają te schody tutaj pęknięte? No nie wygląda to za fajnie. Ale kto wie, może spróbuję wejść do góry mimo wszystko. Tak, da radę, da radę. No nie wygląda to za ciekawie. Schody bardzo mocno zniszczone. Ktoś musiał z góry po prostu zrzucić tą lodówkę. Tak mówiłem, no i te schody się załamały pod wpływem tej lodówki ogromnej. Ola? Ok. Dobrze, słuchajcie, będziemy podążać do góry. Mając na uwadze, że to te schody są naprawdę nieciekawe. Tu mamy jakąś płytę z filmem Dług. Bardzo ciekawy film Dług. Film Krzysztofa Krausego. Muszę wam przyznać się, że poznałem Krzysztofa Krausego. Nie powiem wam w jakiej okoliczności, ale w każdym razie bardzo fajny reżyser, bardzo fajny człowiek. Parę rzeczy mi o filmach poopowiadał. Chodzimy na górę. Te schody są przekrzywione. Tu kolejne mieszkania. Tak sobie to zrobimy. Szedłeś na górę? Tak, szedłem na górę. Spróbujemy przejść. No, zobaczymy. Myślisz, że będę mogła pójść za tobą? No, możesz spróbować. Wchodzimy do kolejnego mieszkania. Tutaj już mocno jest wszystko zdewastowane. Tutaj jakaś... wszystko zniszczone. Tutaj kuchnia. Bardzo mi przypomina tą kuchnię w tym domu, gdzie straszyło wtedy, jak kojarzycie, pamiętacie. Tutaj ktoś musiał później jeszcze też mieszkać, albo nawet teraz mieszka, więc trzeba ostrożnie najwyżej się z nim przywitać. Zobaczcie, tu mamy całe mieszkanko naokoło. Tak to wygląda. Mnóstwo jakichś flaszek, butelek. Jeszcze jajka, kto sobie jajecznicę robił. Przygotowywał sobie różne tam rzeczy. A tutaj mamy coś chyba, to jest chyba do cygar, żeby cygara chyba, tak. Nie wiem, jak to się nazywa, ale tak mi się wydaje, że to jest taki nożyk do cygar. No i tutaj taka ładna dziewczynka, zobaczcie, jaka ładna dziewczynka. Naprawdę taki bobasek. Pewnie już jest bardzo duża. Oj, oj, oj. I perfumy. I taki ładny statry. Taki pojemnik. Kota tutaj mieli, bo widzę, że pokarm swój skasa. I zobaczcie tutaj, jakie ładne. To jest super, naprawdę. Zawsze mi się to podobało. To jest taki barometr. Mamy górala i góralkę.
I taki barometr. Pogoda, deszcz, super. I ten niedźwiadek, zobaczcie, jakie piękne to jest. Ale to jest ładne, naprawdę. No i mnóstwo rzeczy poniszczonych. No, przejdę tędy. Tu jest wszystko zniszczone. Dużo osób tutaj już plądrowało to miejsce. Mamy wywieszone różne rzeczy. Mamy papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI. Przechodzimy dalej. Tutaj fajnie to jest. Budzeni pocałunkiem stają właściwą nogą. Budzeni pocałunkiem stają właściwą nogą. No tak. I głośniki tutaj. Zobaczcie, system głośników był, że można było odtwarzać muzykę. Takie małe głośniki były poustawiane. Patrzę, czy gdzieś tam jeszcze nie ma innego głośnika. Tutaj wisi głośnik. Czyli tędy, może całkiem możliwe, tu wisiał telewizor. Wow, a na razie wisi tutaj taki krzyżyk. Zobaczcie, ale to jest ładne. Naprawdę, taki łańcuszek z krzyżykiem. Coś nieprawdopodobnego. Coś pięknego. Naprawdę fajne. Tutaj wisiał telewizor, przypuszczam, a tutaj było po prostu kino domowe rozwieszone w tym miejscu. Przejdziemy sobie dalej. Muszę uważać, bo tu mogą być na przykład szczury. Zerknę sobie tutaj, jak to wygląda. Jakiś piecyk. Tu była specjalnie ściana taka zrobiona, żeby to mieszkanie jakby zrobić na pokoje. Tu mamy mnóstwo muszli. Ktoś musiał być nad morzem. Zobaczcie, tu jest różne muszelki, takie różne muszelki zbierane gdzieś. Ktoś lubił, pewnie było to w tym koszyczku. No, musiało to bardzo ładnie wyglądać. No i zdjęcia, tutaj mamy zdjęcia pewnie mieszkańca tego miejsca. No pokażemy go, jeżeli będzie chciał, żeby skasować jego wizerunek. Jak najbardziej możemy skasować zakres, nie ma problemu. A tutaj mamy płytę DVD przegraną, czyli tak zwaną spiraconą, Chłopaków, którzy nie płaczą. Chłopaki nie płaczą. Taki nagrany na DVD. Tutaj kolejna płyta. No i Matka Boska. Przejdźmy sobie dalej tutaj, jak to wygląda. Tu jakieś zabaweczki. Tu mamy zestaw różnych kufli. Tam mamy, o, tu mamy takie coś, że to się wkłada i można przemierzyć, ile jest alkoholu w danej wódce, ile jest alkoholu. Taki alkoholomierz po prostu, tak to wygląda. Zerknijcie na taki stary alkoholomierz. Jak ktoś robi wino, no to może sobie właśnie zobaczyć, ile alkoholu ma to wino. Odłożymy sobie tutaj na miejsce i zerknijmy sobie jeszcze na te rzeczy. Tutaj dużo jakichś takich leków, papierosów starych, marek. Jakiś kot tutaj był na pewno, bo to już mamy teraz rozwikłane i ta ściana przebita. Książki Harlekina. Tutaj mamy Wakacyjna miłość, taka książka z Harlekina. Kto czytał Harlekiny? I klucze. Dobrze, słuchajcie, tutaj już nie będę dłużej przebywał, jeszcze tylko zerknę tutaj, co tu mamy. Jakieś zdjęcia inne jeszcze. Przypuszczam, że właśnie tego pana jeszcze też. Zdjęcia. Może tu mieszkał po prostu. Z jakiej przyczyny się wyprowadził, czy może umarł po prostu, czy może była tu rodzina, mieszkała. Ciężko powiedzieć. Będę wychodził teraz z tego miejsca. O, tutaj mamy Budka Suflera, ktoś nagrał i Lady Punk nagrał, ale to sobie spiracił po prostu. Tu jest mnóstwo takich płyt CD. Zobaczcie, tu mamy Cienką niebieską linię, kto pamięta ten serial. Inne płyty, Piraci z Karaibów, Harry Potter, mamy Budkę Suflera, Najlepsze składanki i różne inne płyty. O, In Excess tu był przegrany. I jeszcze jakie? A nic, i były różne kupy. I tu jeszcze audio CD.
lata 80. Ktoś słuchał dużo muzyki tutaj. I tu mamy jeszcze takie coś, dance hits. No, tak to wygląda. No tak, tu jeszcze, po czymś deptałem. I tu mamy co? Inne hity. Mamy Sabrinę, Tina Turner, światowe hity, Boys i inne hity. Oj, to ja wtedy do zerówki chodziłem, jak to było modne, ale miałem to bardziej na kasecie niż na CD. Odłożymy sobie tutaj i tu jeszcze mamy kawę. Kawę, o, wysypuje się to, postawmy w ten sposób. Lata 80. ogólnie rzecz biorąc. No dobrze, to w takim układzie wyjdziemy z tego domu. Zobaczcie tutaj, jak to dziwnie wygląda. Jakby Jezus chciał uciec z tego krzyża. Jakby dosyć miał już wiszenia po prostu. Chciał uciec z krzyża. I tu kalendarz z... To jest bodajże Kania, jak sobie dobrze przypominam. Oglądając Grzybofila, którego serdecznie pozdrawiamy. I opuszczony ten dom był akurat na znaku ryb. Wodnik ryby. Wodnik to Ola, ryby to ja. A mamy luty 2017 rok. Tak to wygląda. Przechodzimy teraz dalej. Tu łazieneczka oczywiście, ale to nie będziemy wchodzić jak to w łazience. Tutaj mamy to pomieszczenie. Tutaj wizjer, czyli kuklok popularny. Ola, ty jesteś tutaj? Gdzie jesteś? Ok. No i teraz przechodzimy, trzeba uważać na te szyby tych lodówek. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, do kolejnego mieszkania, gdzie już mamy świetną, bardzo ładną tapetę. Ktoś miał naprawdę gust. Tu łazienka, no nieładnie to wygląda, ale z taką kabiną prysznicową, jak widzicie, nie będę tam wchodził. Tu mnóstwo kulek styropianowych, słuchajcie. Ktoś rozerwał po prostu fotel Fati. Świetnie się po tym chodzi, słuchajcie, zobaczcie. Ktoś rozerwał ten fotel. O, a tu są te części tego fotela Fati. I właśnie w takim fotelu mnóstwo jest styropianu. Zobaczcie, zimowa eksploracja. Ale to wygląda. Nieźle. Pewnie potem te kulki gdzieś będę miał w samochodzie. I tu znowu karty i dziecięce jakieś rzeczy. Tam do obcinania paznokci. I te karty, jaką kartę wybrałem? Tak, właśnie taką kartę. O, mysz. A to taka komputerowa. No i przechodzimy dalej. Ale klimat. Tak? Tak. To super. Jest to. A zobaczcie tutaj, tutaj. Wow, zobaczcie tutaj. To jest coś niesamowitego. Klawiatury, mnóstwo szurzek odchodów na to wygląda, ale ta tapeta jest naprawdę atrakcyjną tapetą. Ona tak naprawdę bardziej pasuje do tego, żeby leżała na ziemi. Ktoś rozwalił ten fotel chyba. Ale zobacz tu! Jaki tygrysek. Ja go pamiętam, ten tygrysek. On często był takim tygryskiem, który gdzieś właśnie na ciplakach tak występował. Ale ten już wyblakł. No wyblakł. No tak niestety wygląda. Ale nadal jest atrakcyjny. Boże, jest albinosem. No! I patrz te dzbanuszki takie. To naprawdę wygląda konkretnie. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. To jest cukiernica. Słuchajcie, to jest cukiernica. Jak zobaczycie, są takie szklaneczki właśnie z takimi metalowymi, jak to się nazywa, no pomóż mi, Olu. Co? Koszyczek metalowy? Te koszyczki metalowe, ale to jest cukiernica. To ewidentnie widać, że to jest stara cukiernica. Powinna być jeszcze pokryweczka. Pokryweczka. Nie ma pokryweczki. Ale co my tu mamy? Tu mamy termometr stary. Taki okienny termometr. Taki okienny termometr każdy chyba z nas miał. Położę sobie tutaj. One się szybko psują, pamięci. Tak, one szybko się psują, może dlatego leży gdzieś tam schowany. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do kolejnego mieszkania. Troszkę teraz się zgubiłem tym. Aha,
najpewniej mieli taki Ultra HD telewizor LG i też chyba dzieci były tutaj, tak mi się wydaje. No zobaczymy. Znów pęk kluczy, pewnie gdzieś do tego domu, no ale wszystko jest tu pootwierane, więc dlatego wyłamane, zniszczone. Przejdziemy sobie tutaj do jakiejś takiej spiżarki. Mam nadzieję, że tu nigdzie żadnego szczura nie zastanę, bo może to się wydarzyć. A nie, tutaj po prostu jest takie przejście pod schodami. Mamy jakąś wanienkę, mnóstwo różnych butelek i takie tam różne. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Takie drzwi, one są z tego co widzę antywłamaniowe, tak. One są antywłamaniowe, ale widzicie, tak to wygląda, że drzwi antywłamaniowe można w ten sposób, świetny sposób wyważyć. Jak ktoś chce, to zawsze sobie da radę. O, a tutaj mamy takie ściśle prywatne, bo tak się nazywa ten, to ja pokażę to gdzieś tam, ale na filmie będzie to mocno wyciszone. W każdym razie musicie się, no będzie to wypipane, ale ja to wszystko powiem, a wy będziecie wiedzieć o co chodzi. Jest na ostro, ściśle prywatne, na ostro, cipka Pameli Anderson, ręka w cipce, fist fucking. No naprawdę filmy, no Oscara nie dostaną, ale może jakiegoś różowego. Dobra, idziemy dalej do kolejnego mieszkania. Tutaj mamy piec. Tutaj na tej klatce schodowej był piec. Pierwszy raz takie coś widzę, że można tutaj dokładać, a piec mieści się w ścianie tak naprawdę. Czy takie coś w ogóle widzieliście kiedykolwiek? Tu mamy ścianę klatki schodowej, a tu można było dokładać. Nieźle, naprawdę. Wchodzimy do kolejnego mieszkania pod numerem 6. Ktoś mieszkał pod szóstką. I oglądamy poszczególne pomieszczenia kolejne. Tu mamy poduszkę ze Spider-Manem. Jestem dosyć oszołomiony, bo mimo, że jest tu wszystko porozwalane, to tego naprawdę jest dużo. Tu mamy taki okap, więc najpewniej była tutaj po prostu kuchnia. Jakieś krzesła, rozwalone wszystko. Mam nadzieję, że wam to dobrze pokazuje. I kolejne pomieszczenie. Zobaczmy sobie, co tutaj nas czeka. Tutaj łazienka była z wanną. Oj, wanna. Znaczy mam wannę, ale tak naprawdę rzadko się kąpię. Wolę wziąć prysznic, jest szybciej. No i tutaj pranie było pewnie wieszane na tych sznurach za oknem. No i tutaj praktycznie pusty ten pokój. Mimo, że no spory pokój, bardzo duży pokój. Tak jest z tych większych mieszkań. Więc tak naprawdę tutaj możemy to zaniechać i pójdziemy dalej. Pójdziemy dalej. Jakieś puszki, jakiś cydr. Jak już powiedziałem, poduszka ze Spider-Manem. Jak widzicie, jakieś drzwi. To jest ostatnie piętro. Więc tak naprawdę, mając już zrobione tutaj, o, a tutaj były osobne korki. Mamy mieszkanie 4, to pewnie będzie to mieszkanie. 5 to będzie to i kolejny korek w mieszkaniu 6, gdzie przed chwilą byliśmy. Dobra, w takim razie... No. Chcesz do piwnicy bez mnie? To ja schodzę bez ciebie do piwnicy, tak? No dobra. No dobra. Tak, tak, ja tam przyjdę do ciebie. Okej, okay, ale uważaj na tych schodach, bo one są no, niebezpieczne. Ja widziałam. Schodzimy po tych schodach, idziemy na dół. Pewnie kiedyś będzie taka sytuacja, że zostanie to wszystko odcięte i te schody zupełnie się zawalą. Nie będzie w ogóle możliwości wejścia na dół. Bo i teraz jest to naprawdę wątpliwe. Wiem, że w Ameryce jest tak, że te pierwsze piętro to zawsze jest pierwszym piętrem. U nas to się nazywa parter. Z
stary odkurzacz, to też jest bardzo zniszczony, więc trzeba bardzo uważać na to, ponieważ lada moment to kiedyś spadnie i już nikt nie pogląda tego. Zobaczcie tutaj, tu mamy taką starą wagę koło tego namiotu. Skrupsa, waga skrupsa. Ha! Świetne, naprawdę świetne. Dobra, wejdziemy sobie teraz do piwnicy. Ponoć zawsze na końcu się schodzi do piwnicy. Dlatego często też pomijamy te piwnice, bo potem człowiek gdzieś wychodzi pełen euforii, że już wszystko pooglądał. I w piwnicy, jak to w piwnicy. Ale ładna jest ta piwnica, naprawdę. Tutaj mamy wózki. No widać, że dzieci wyrosły po prostu z wózków. No i składowano je tutaj. To są takie wózki lata 2005, może 2010. Ten rowerek tam jest taki. No i takie stare krzesło, raczej fotel. No i zobaczcie, jaki stan jest tego, że to kiedyś się zawali i to lada moment. Dobra, przyjdziemy sobie teraz tutaj, bo tam słyszę już osoby, ale to są inni urbexerzy. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie z taką niesamowitą klatką. Zobaczcie tę klatkę. Ktoś tu powiesił taką klatkę. Nie wiem, czy trzymał jakiegoś gryzonia, czy ptaszka w piwnicy, czy po prostu powiesił tą klatkę, żeby ona tutaj była. Raczej to jest na ptaszka, aczkolwiek może i chomik. Nie wiem, no ciężko powiedzieć. No dobra. Tutaj już sobie zobaczyliśmy rzeczy. Tu jest dosyć wilgotna ta piwnica. To ewidentnie widać. Rozwalone te drzwi. Jakieś radyjko takie przyłóżkowe. No ale idziemy dalej. Idziemy dalej do tej części, do tej piwnicy. Tu mamy kolejną jakąś część. Słoiki, jak to zwykle bywa. Tutaj pełna infrastruktura. Wow, tu mamy telewizor. Zaświećmy sobie tam. Tu mamy telewizor. Taki stary telewizor. Tutaj drugi telewizor, albo część. Tu mamy telewizor Sony. To jest telewizor Sony. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę kawał dobrego telewizora. No może już nie tak dobrego, ale nadal robi wrażenie. I jakieś tam elementy związane z innym sprzętem po prostu. Przechodzimy dalej do piwnicy. W piwnicach czasami są skarby. Skarby, które można po prostu zobaczyć, nagrać. I o, przejdźmy sobie tutaj. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jakieś słoiki. Tutaj taki koszyczek. No i tutaj żartobliwie ktoś sobie namalował na lustrze pewne rzeczy. Tutaj też, o, taka obudowa ze starego monitora. Fajnie to wygląda. A tutaj nawet monitor był, ale rozwalony. I stara, aczkolwiek nawet nieźle zachowana, taka deska do prasowania. No i idziemy dalej, bo troszkę czasu jest coraz mniej, a chciałbym wam pokazać wszystko tak, no, dokładnie. Tutaj już zalane, znowu klatka taka, zobaczcie. I tutaj kolejne piwnice, ale tu już mokro, naprawdę mokro. Tu się paliło, albo tu był po prostu, tu mógł być po prostu węgiel. I te krzesła, takie charakterystyczne dla lat 70., 60., jak ktoś jeszcze chodził w latach 80. do szkoły, to przypuszczam, że właśnie takie krzesła,
takie krzesła były gdzieś tam w szkole albo w jakichś barach mlecznych. Jeżeli się nie stało, nowy prąd był, jak widać, pełen jakiś rurek. Dobra, teraz przejdziemy sobie dalej. Tu już byliśmy, idziemy dalej. Dobrze, że mam wszystko dzisiaj naładowane i nie ma z tym problemu, żeby wszystko sobie oświetlić. Tu kolejne jakaś piwnica. Wow, to jakaś elektronika. Tutaj mamy taki toster stary. Tak, to jest takie tosty można było robić. Ustawiało się temperaturę, jak chciało się mieć czas właściwie podgrzane. Tu się wylewało ciasto, zamykało się i można było robić takie gofry po prostu. Tak to wygląda. Taka maszynka do robienia takich gofrów. Tak mi się wydaje. Tak to przynajmniej wygląda. Zobaczcie, tutaj mała wanienka. Tam koło takie od roweru. Sanki jeszcze takie malutkie. Naprawdę fajne, fajne rzeczy tu są. Tu już pogryzione przez jakieś gryzonie rzeczy. Tu w tych śmieciach ciężko dostrzec coś ciekawego. Jeżeli wy widzicie, to piszcie w komentarzu. Bo nas to naprawdę cieszy. No, tak to wygląda. Przechodzimy do następnego pomieszczenia. Ja już szczerze mówiąc się zgubiłem. Już nie wiem, gdzie jestem. Ta piwnica jest naprawdę... O, zobaczcie. Tu jest taki Kenwood. Nawet płyta w środku jest. Co on tam słuchał? Wow! A nie, myślałem, to jest The Doors, a to jest Three Doors Down. Away from the Sun. Też piracka, czyli słuchał sobie czegoś takiego w samochodzie. Włożymy z powrotem. O, tak. I taki Kenwood. No. Kto pamięta, kto miał takie coś? Ale to jest fajne. Stare czasy słuchania muzyki w samochodzie. Pamiętam, jak kiedyś jechałem z synem i odpaliłem muzykę ze Szybkich i Wściekłych. I żeśmy jechali przez całą wieś i słuchaliśmy otwarte szyby i słuchaliśmy właśnie takiej muzyki. A tutaj piękne lustro z taką naklejką. Naprawdę fajne lustro. No, powiem wam, interesujące. A co tutaj jest? Słuchajcie, tu jest mnóstwo kaset wideo, VHS-ów. Jezu, takie piraty. Zobaczcie. Zakład o dolara, komedia USA. Tu mamy Piekło w raju. Tu mamy kolejne, co my tu mamy? Brunet wieczorową porą, bardzo świetna komedia, bardzo fajna. Kolejny, tutaj nie wiem, tutaj się nie da rozczytać, ale ja to wszystko pamiętam. 240, tutaj można było 4 filmy nagrać, takie półtorej godzinne. Tutaj mamy, o, taką kasetę pamiętam, Samsunga. Wideo kaseta. I tutaj też nie widać już, co było nagrane. Zrobimy sobie to w ten sposób. Wow, tu jest ich pełno, tych kaset. Super, ale fajnie. Tutaj kolejna taka kaseta. Następna kaseta. Nie wiem, co to tutaj może być, tej kaset w środku. Mnóstwo kaset wideo. Mnóstwo kaset wideo. Ta kaseta to jest Podróże kulinarne. Podróże kulinarne ktoś nagrał. Ale to schowamy z powrotem, żeby nie zaburzać się tego wszystkiego, co jest, bo jest to bardzo fajne. Kolejna kaseta. Tu mamy następną kasetę. A to nie wiem, co to jest. Jeju, ale to naprawdę są takie rzeczy. To jest Rio Bravo. Rio Bravo. Kolejna kaseta. Tu też nie wiadomo, co to jest. Jakiś sensacyjny film. I kolejna kaseta, właściwie okładka bardziej. I następna kaseta. Tutaj mamy... O, tutaj ktoś porno miał. Nawet przegrane. Pornosy, porno. Ojej, jej, jej. Tutaj naprawdę ktoś musiał być fascynat wideo. Kolejna kaseta. Słuchajcie, to jest to. Tu są CK Dezerterzy nagrani. Pewnie przegrani, ale no jest, jest. No i to, co lubimy. Słuchajcie. Powrót do przyszłości 3. Powrót do przyszłości 3. Ktoś
nagrał Powrót do przyszłości 3. Miał nagrane na kasecie. Kolejne kasety wideo. Gwiezdne Wrota. Zobaczcie. Gwiezdne Wrota. Taka kaseta wideo. Kolejna kaseta wideo. Tutaj mamy co? Grzeszny Żywot Franciszka Buły. Świetna pozycja. Tego tu jest mnóstwo. Mógłbym to czytać i czytać. Co to jest? Sztuka, a tu mamy Sztukę Kochania, słuchajcie, też przegrana. I książka, książka. I tu jest książki wybrane, tu są książki wybrane, słuchajcie. I tu mamy P jak Potrzask, Serce w ogniu, Śmiertelny sen, Świetliste lato. Takie książki wybrane. Tu znowu jest jakiś VIP. Otwórzmy sobie to. Otwórzmy i zobaczmy, co tu jeszcze za filmy są. Tu mamy Kosmiczne Jaja. Świetna komedia, ale trzeba być tak troszkę pod wpływem. Dzień Niepodległości. No rewelacja. Wysłanniczka. Taka, pamiętam z okładki z wypożyczalni tą kasetę, ale nic poza tym, nie widziałem tego. A tu mamy Podwójny kamuflaż z Jeffem Goldblumem. Kiedyś Ola mówiła mi, że jestem podobny do Jeffa Goldbluma. I tu kolejny Powrót do Przyszłości 2 tym razem. Kolejny Powrót do Przyszłości, tylko część druga przegrana. Takie tutaj mamy. I tutaj jeszcze leżąca kaseta. Oczami Przybysza. I nie znajdzie sprawiedliwości. Wymierzy ją sam. Jakiś mściciel. Niesamowite rzeczy. Naprawdę. Niesamowite rzeczy. W piwnicy znalezione. A tu mamy wejście. Najprawdopodobniej tędy wchodzono wcześniej. Tak to przynajmniej wygląda. Patrzę jeszcze, czy przypadkiem czegoś tu jeszcze nie ma ciekawego. Ale no niestety... albo stety, no po prostu. O, zobaczcie tutaj. Tu mamy jeszcze taki hełm, który czasami przydałby się nam na urbexach, takich bardziej ruinalnych. Ale można sobie zobaczyć taki żółty hełm. Może pan go miał w pracy. I tutaj mamy mnóstwo jabłek, takich kompotów z jabłek, śliwek. Tu są te kasety. Płyta, jeszcze kaseta Monolit. Tego akurat nie znam. Ogórki. No jak to w piwnicy. Dobra, słuchajcie. Swędzi mi oko, a nie mogę się podrapać, mam brudną rękawicę. Z kim się rozmawiasz? Wiesz co, ja rozmawiam jak zwykle sam ze sobą. Czyli z najmądrzejszym. Uważaj, bo powiem ci, to jest tutaj te schody. Ja ci powiem, z siatkami bym nie szła. Nie, z siatkami nie. No nie. Na strychu byłeś? No właśnie, Jezu, nie byłem na strychu. No ja byłam. I co tam? Chłopak powiedział, że fajny jest strych. Tak? To idziemy na strych? Jeszcze? Ja już byłam. To ja idę na strych. Dobra, to ja idę do piwnicy. No dobra. Dobra. Widzimy się. Widzimy się. Więc sobie wejdziemy na ten strych. Te schody są takie no, średniej jakości, ale bardzo mi zależy, żeby wam pokazać również strych. Dzisiaj ten film jest z tych takich dłuższych. Wow, ale to wygląda. Zobaczcie. Zobaczcie to. Wow. Naprawdę. Ten strych. Tutaj taka olejarka. Okno otwarte, tam jakiś telewizor zniszczony, ale ten fotel jest nieziemski. Jaki piękny fotel. Naprawdę piękny fotel. Naprawdę piękny fotel. Zobaczcie. Ale ładny. Coś niesamowitego. Pewnie wygodnie się na nim siedzi. Albo siedziało, bo teraz troszeczkę jest taki brudny. I kaseta znowu, kaseta wideo Oczami Przybysza, Eye of the Strange, home video, pamiętam, zwierzyna,
Wow, naprawdę niesamowite rzeczy. Muszę to zobaczyć. Tu się otwierało i można było albo przewinąć taką kasetę. Ona była jak taka większa kaseta magnetofonowa, tylko że można już było oglądać filmy po prostu. Tak to wygląda. Zapamiętajcie sobie, dzieci, jak wygląda kaseta wideo. Bo może być sytuacja, że już jej nigdy nie zobaczycie. Tutaj jamnik, stary jamnik, zniszczony. Bardzo zniszczony jamnik. Niestety, szkoda. Tu jakiś coś napisane, jakaś naklejka. Chip and Dale pewnie. Jakieś naklejeczki. I tu drukarka albo kserokopiarka wyrzucona gdzieś na strych. Tak przynajmniej to wygląda. Dobrze, będziemy teraz oglądać dalej ten strych, bo jest naprawdę ciekawy. Tutaj może już po tych schodach nie będziemy wchodzić, ale strych jest naprawdę pokaźny. O, tam jest jakiś obrazek. Telewizory poniszczone. I tu mamy taki obrazek. Ale to jest z tego. To jest z mikrofalówki. Ale nalepione jest coś takiego. I tu można było w mikrofalówce ale można było też sterylizować. Czas sterylizacji w kuchence mikrofalowej o mocy 450 W i można było sterylizować też butelki na przykład. Czyli to było przylepione specjalnie po to, ponieważ ktoś sterylizował butelki dziecka. Czyli znowu przewijają się tutaj dzieci. Idziemy jeszcze tutaj w te zakątki tego strychu. Znowu karta, tym razem ASA. Tam dalej są, muszę uważać na podłoże, bo może być jakieś niewygodne. Nie chciałbym nigdzie tam wpaść gdzieś. Ale tutaj raczej już nie ma żadnych rzeczy. Tu nowe kominy są, jak widzicie. No, fajnie to wygląda. Przejdziemy sobie dalej. Słychać pociąg gdzieś w oddali. Tu znowu jakieś przejście. Idziemy dalej. Tu jakby jakieś... O, wow. Zobaczcie. Takie lalki. Oj. Fajna laleczka, ale no, fajna bez mózgu laleczka. Przechodzimy dalej do kolejnego pomieszczenia. Tutaj flaszki poukładane, najpewniej jakaś impreza się tutaj odbywała. Jakieś osobne może mieszkanie tutaj było, tak to przynajmniej wygląda. Tu ten fotel. Nie wiem, czy da się tutaj wejść na to. Czy warto wchodzić po prostu? Czy to się nie zawali? Nie, myślę, że się nie zawali, ale lepiej zawsze uważać na takie rzeczy. Tu mamy nowy pion w ogóle zrobiony. Tu to takie no nie jest stabilne. Mam nadzieję, że to się nie zawali, jak będę po tym chodził. I no nie wiem, co jest pod spodem. Nie chciałbym się przekonywać, co jest pod spodem. W każdym razie wygląda to tak, w ten sposób. Zaświećmy sobie, co tam jest. Ja nie wiem, co tam jest. Nie wiem, co jest grane. Jak to tutaj... O! A tutaj jest wejście na zewnątrz, ale no ciężko. Nie wiem, jakby tam się dostać. O, tam jest jakaś drabina. Gdyby przejść tędy, właśnie nie wiem, czy tędy ma sens przechodzenie, ale zobaczymy. A, przejdę sobie tędy. Oj, tu do góry. Da się jakoś wejść? Nie za bardzo, nie ma jak. Po tych krokwiach
jakoś musimy się przedostać, żeby to się nie zawaliło. I tutaj no ciężko tak, żeby tam planuję wejść po prostu do góry, ale nie mam specjalnie jak. Wszystko to jest takie pochyłe. Nie wiem. Chyba ciężko będzie wejść. Zobaczcie, tam satelita jest jeszcze z tej strony. O, satelita. Zejdziemy po tych schodkach takich bardzo newralgicznych. Mam nadzieję, że to się jakoś nie zachwieje i nie wywali mnie. Trzeba uważać zawsze. Będziemy schodzić na dół. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest coś takiego do olejarki. Właśnie do tej olejarki, którą wam tam pokazywałem, jest coś takiego, że daje się frytki jeszcze nieupieczone, zanurza się w oleju i mamy fryteczki. Ja wiem, że wam tłumaczę o frytkach, jak dobrze wiecie, o co chodzi. A co my tutaj mamy? Co to jest? Wiecie co? To wygląda jak pewna tablica, ale raczej nią nie jest, raczej taką deską. Dobra, słuchajcie, schodzę na dół. No i można już ściągnąć maseczkę. No była tutaj potrzebna akurat, bo mnóstwo tutaj było różnych rzeczy potwieranych, więc po co się tym inhalować. Ale piękne miejsce, naprawdę piękne miejsce. No, nagrywam cię, jaki jesteś. Jaki jest? Elokwentny. Elokwentny, rozumiem. A tu jeszcze mam taki głośnik, zobaczcie, tu jest głośnik taki. Tu już nie pogra. Już nie pogra, jest rozwalony, ale bardzo fajny, fajny głośnik. Słuchajcie, z tego miejsca chcielibyśmy się pożegnać. Bardzo fajne miejsce. Mnie się wydaje, że nawet jakby się pokusić stropy nowe, to no, by szło jeszcze odratować. Znaczy to się da wyremontować, no, po prostu to, jeszcze. Jaki to jest XIX wiek? No może być XIX wiek, zresztą jak się spojrzy. Mi się tak wydaje, że to 1800 góry, któryś to budowali. Może być. Mnie się wydaje, że wiesz co, mury są dobre. Dach był jakoś tam remontowany, w międzyczasie podratowywany, więc... Ale wiesz, nie wiem, jak to może być? Może jak chodzimy po tych starych budach, to ja jak jesteś tak optymistycznie jestem nastawiona, ale wydaje mi się, że jest do wyremontowania. Myślę, że to się da zrobić. No tu jest piękne, na przykład piękne drzwi są, że można by było wejść i coś tam porobić. No i w ogóle ten numer 42.
0. Dobra, 4-2-0 start. Pa. Tym optymistycznym akcentem się z wami żegnamy. Trzymajcie się. Cześć. Widziałeś kasety wideo, jakiś sztos? Widziałem. Mecz i porno. No. Nie wiadomo w jakiej kolejności. Po prostu lubił takie rzeczy ktoś. Jak polska piłka, to może najpierw mecz, a potem już to porno. No, znaczy ja bym odwrotnie to oglądał, nie? Tak? Tak, po prostu oglądałby porno, a mecz bym w ogóle nie włączył. A ja nie, ja bym wolała na odwrót, żeby się szło spać z miłym wspomnieniem. Albo się napalić tam chłopaków takich fajnych, przystojnych. O Boże. No nie wiem, tak sobie pomyślałem.